Witam Was, moi kochani, w pierwszym dniu sierpnia już niestety. Także już niedługo powieje jesienią, no ale dzisiaj jak najbardziej było gorące letnie popołudnie. W sumie gorący letni dzień. Zobaczcie, jaką mam piękną różę. I kto by pomyślał, że ta róża jest sztuczna. Jest jedna jedyna. Ale chyba dokupię kilka ich, to w dolarami są po $2 i wsadzę. Co myślicie? Bardzo ładnie wygląda, prawda? Nikt by nie pomyślał, widząc tutaj wcześniej te obrazki w czerwcu, że ona jest sztuczna. Tak jak niektóre tutaj kwiatki też są. Ale co tam, pomieszane sztuczne z prawdziwymi. Wszystko jest w porządku. A ja udaję się do sąsiadki domu, ponieważ opiekuję się kotkiem. Wczoraj był taki skunksik i tam sobie jadł na moim tarasie. Także pojadł, popił. Może w sumie wrzucę, bo nagrałam na cellphone i... Później w nocy tak zaczęło śmierdzieć, ktoś go tutaj przestraszył, także jeszcze do dzisiaj czuję. Ale ten malec tutaj wcina już 15 minut. Najpierw pił przez chyba 2 minuty. Dzisiaj strasznie gorący dzień był. A teraz wcina wszystko tam z miski. Zostawiłam taką miskę z takim jedzeniem, bo koty już jakoś nie chciały jeść. Cały czas tam stało to samo jedzenie i proszę bardzo. Nic się nie marnuje. Ty, dziubaku, nawet się zakrztuszasz. Popij sobie jeszcze wody. Zobaczcie, jaki śliczny. No i idę już, do widzenia. Okej, dobra. Pokażę Wam, jaki sąsiadka ma piękny ogród. Ten ogród jest tak zbudowany, żeby jak najmniej robić w ogrodzie. Także widzicie, że tu nie ma żadnych trawników do koszenia. Te wszystkie rośliny są tak jakby samowystarczalne. Fajna fontanna i z tej fontanny też mam nabierać wodę do podlewania. Także pomieszana woda i deszczowa i taka z sieci. Bardzo fajne są te, ja to nazywam papierusy. Tutaj mają takie płótno fajne nad tym gazebo. Taki jakby żagiel. No i te przepiękne hortensje, tu jest magnolia oczywiście, która kwitła nam, a teraz ma wiosną, teraz ma owoce. No i zobaczcie, te hortensje są przecudne. Więc ja słyszę też ten kojący dźwięk tej opadającej wody. U mnie słychać w ogrodzie też. Pamiętam, kiedy tutaj sadzili te drzewka, wyobraźcie sobie, że one były malutkie. No ale to już było z dobre, myślę, kurczę, 10-12 lat temu. Czas tak szybko leci, że tutaj mają bardzo fajne meble. W tych skrzyniach są poduszki, takie ładne poduszki. Mój ulubiony kolor. To drzewko jest też cudowne. To jest japoński klon. No i te bluszcze z mojego ogrodu też przechodzą. Zobaczcie, one już są na górze, na dachu tej szopki. Nawet ja nie widziałam. Stąd dopiero widać. Więc tak to tutaj wygląda. A Koko siedzi w domu sam. Zobaczcie, jaki mam fajny breloczek. Przywiozłam chyba go ze Sri Lanki, także one mi dały klucze, sobie założyłam. Jeszcze mam drugi ich klucz w domu. razem z samochodowym kluczem, bo ja sobie nie ufam. Powiem Wam, że to jest bardzo łatwo zatrzasnąć drzwi, żeby się same zatrzasnęły, także wzięłam ten drugi klucz też do domu. Mam nadzieję, że nie będę go potrzebować. Ale żeby doprowadzić ten ogród do takiego stanu, jak tutaj jest, to prace remontowe trwały tu jakieś dobre 6 miesięcy i poprzednia sąsiadka wydała na to bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Już teraz nie pamiętam, ale wiem, że to było coś w granicach, nie wiem, 150 000 dolarów. Teraz by było wiele więcej, bo wiadomo, inflacja. Więc zrobiła taki ogród w ten sposób, żeby nie musiała za dużo w nim pracować, bo miała reumatyzm i nie chciała gdzieś tam na kolanach. Więc jak widzicie, no można. Bardzo fajnie wygląda ten ogród. Także dwa różne ogrody. Mój trochę taki zaniedbany i tutaj taki, który ma wszystko tak ładnie poukładane. Nic, pójdziemy zobaczyć, co ten dziad Koko tam robi. On codziennie musi wychodzić, ale powiem Wam, jak z zegarkiem w ręku, o 5:00 po południu już stoi pod tymi bocznymi drzwiami tam w domu. Będę musiała go zostawić na cały dzień w domu w przyszłym tygodniu, dlatego że jadę do Toronto na mecz baseballowy, do tego Rogers Center, czyli do tego Skydomu, do tego okrągłego boiska. Więc jeden dzień mnie nie będzie. Ok, już mi miga bateria, więc muszę iść do domu wymienić, żeby Wam jeszcze więcej tutaj nakręcić. Wystawiłam tu miskę naszą dla Koko, bo przecież jest tak gorąco, że masakra. One mają takie wielkie pomidory, ale bardzo mało owoców, tylko dużo, dużo liści. Tak im pan zachwalał w tym sklepie, a tu prawie nic nie ma. Tam drugi krzak. No u mnie w porównaniu z sąsiadki ogrodem to bałagan straszny jest. I zagracone. Ale u mnie na małych krzakach pomidorki są takie, zobaczcie. Już daję Wam też puszkę, don't worry. Kiciulek chce wyjść, Kiciulek chce iść ze mną w odwiedziny, ale nie możesz, nie. Wczoraj wyprałam ten dywan z sypialni. I teraz się jeszcze suszy, już jest suchy w zasadzie. Jest tak gorąco. Wiecie, kupiłam go chyba 2 lata temu. On miał niby być na zewnątrz, tam do Oensan. Bardzo mi się podobały kolory, ale one bardzo, bardzo pasują mi do sypialni. No i że go się łatwo pierze, to jest fajne dla kotów, tylko że zobaczcie, już mi powyciągali, no bo oni pazurują tutaj. Ale jestem bardzo zadowolona z tego dywanu. Bardzo dobry jakościowo jest. Bo wiecie, te różne plastikowe, takie co się ma, takie jak ja mam tam ten niebieski, to one są takie bardzo słabe, a ten jest taki solidny naprawdę. Więc fajnie, że jest teraz odświeżony. Bardzo mi się ten wzór i te kolory podobają. Są jeszcze buraczki, z których mogę korzystać. Podlewam im też oczywiście kwiaty. Właśnie dostałam wiadomość, że doleciały do Quito, do Ekwadoru. Za 3 dni wyruszają na Galapagos. Zrobiłam im w samolocie takie specjalne miejsca. Miały dużo miejsca na nogi i zrobiłam tak, że jedna siedziała przy oknie, a druga przy przejściu. I tak miałyśmy nadzieję, że będzie środkowe miejsce wolne. No i było, także miały 3 miejsca. Samolot był na czas, nawet odleciał 4 minuty wcześniej. Ja tam wszystko śledziłam. Jak taki duch czuwam nad nimi. No i są w tym samym hotelu, w JW Marriott, który jest przepięknym hotelem w Quito, chyba najlepszym. Także ja też w nim byłam i pamiętam, że były takie przepiękne bukiety róż, dlatego że wiecie, róże z Ekwadoru są najlepsze na świecie i Ekwador je eksportuje. To jest jeden z głównych ich eksportów. Także takie piękne bukiety zawsze stoją w tym hotelu i teraz też zrobiły zdjęcie, mi wysłały. Zarezerwowałam im wakacje i teraz się opiekuję ich kotem. No i widzicie, także tak fajnie. Tutaj są te kuleczki. Nie wiem, co to jest za roślina. To jest jakiś... Wiem, że Judy, ta co mieszka tam zaraz obok. Sprawdziłam i kiedyś mówi, że to jest jakiś Chinese dogwood. Także nie wiem. A wiewiórki jedzą te owoce, kiedy dojrzeją w październiku. Tutaj mają też dziewczyny bardzo dużo majoranku. Taki dorodny. Tutaj jest pietruszka. Nie, to nie jest pietruszka, to są marchewki. Właśnie mówią, że coś marchewki im słabo urosły. Posiały i tylko kilka wyrosło. Ale zaraz Wam pokażę przecudowną rzecz, które one mają tam u siebie w domu. Wiecie, nie będę domu pokazywać, ale pytałam się sąsiadki, czy mogę ewentualnie jakieś tam krótkie nakręcić z koko i żeby właśnie pokazać to, co chcę teraz pokazać Wam, co jest niesamowite. Także powiedziały, że jest ok. Więc to zrobię, no, ale domu jako tak nie będę nakręcić, chociaż bardzo bym chciała, bo on jest przepiękny, ten dom jest przepięknie wykończony, jest cudowny. Te tarasy bardzo mi się podobają z tego kompozytu, dlatego że to w zasadzie nic nie trzeba z tym robić, nie tak jak drewniane. I ten materiał bardzo, bardzo długo jest w dobrym stanie, w zasadzie taki niezniszczalny, tylko że jest bardzo drogi, niestety coś za coś. I zobaczcie, to jest coś niesamowitego. Ja to kiedyś już pokazywałam, bo miałam jakiś taki krótki filmik, chyba w grudniu w tamtym roku, jak byliśmy tutaj na urodzinach sąsiadki. Ale tak krótko tylko pokazywałam, tu było dużo ludzi. Zobaczcie, jaka maszyneria. Czyli to jest taki ogród hydrofoniczny. Więc one mają tutaj lustra, żeby jak najbardziej odbijało światło. No i też te specjalne jarzeniówki. Tutaj jest taki baniak wypełniony wodą. Trzeba będzie dolać za jakieś 10 dni. No i to wszystko sobie tak fajnie rośnie. Także ja teraz mam dostęp do tych roślin przez ten czas, jak ich nie ma. Więc codziennie obrywam. Już oberwałam prawie że szpinak. Jeszcze trochę został. Ale codziennie teraz jem super pyszne, ekologiczne sałaty. Tutaj jest kolendra, już kwitnie im. Tutaj mają bok choy, nie wiem jak to po polsku. Dwie różne sałaty, bazylię. Nawet będą groszki. Także super, super sprawa. Strasznie chciałabym mieć ją w swoim domu, to znaczy tutaj nie mam miejsca, ale na przykład w Oensan to byłoby miejsce w kuchni tam przy oknie. I jej córka pracuje w szkole, bo one obie są nauczycielkami, tylko że moja sąsiadka, ta starsza, już jest na emeryturze, była jakieś dyrektorką szkoły, a młodsza pracuje dalej. One ogólnie są obydwie nauczycielkami francuskiego. I ta młodsza dostała to za darmo ze szkoły. Szkoła się pozbywała. Ona powiedziała, że chce. Mieli 3 takie rzeczy do wydania. Kurczę, szkoda, że wtedy ich nie znałam. Bo bym chętnie wzięła coś takiego. Może to jest dobry pomysł na biznes, gdzieś sprowadzać takie rzeczy. Nie wiem, jak myślicie, czy ludzie by kupowali coś takiego? Myślę, że tak. Bo każdy lubi ekologiczną żywność, plus, że to jest przez cały rok masz tą sałatę. A sałaty są naprawdę w sklepach takimi świństwami pryskane, że jakby wszyscy wiedzieli, to by nie odechciało im się jeść. Znałam kiedyś chłopaka, który pracował w Holandii i opowiadał właśnie te wszystkie sałaty, które są pakowane w tych plastikach. W czym one są najpierw zanurzane. Także tutaj mamy samo zdrowie. Okej, zobaczmy, gdzie jest koko. Koko pewnie się chowa gdzieś. Tą konstrukcję mu tu wstawiły na czas wakacji. A ty gdzie tu, dzióbku, sobie siedzisz? W piwnicy, w składziku? Gdzie ty sobie siedzisz tu? Ty, dzióbaku, ja myślałam, że na górze może jesteś. Co powiesz? I co powiesz? I co powiesz? On jest taki podstępny. Głaszczesz go, a zaraz cię dziabnie. Nie? Jest piękny kotek. Puszeczkę już zjedliśmy. On dostaje tylko raz dziennie puszeczkę. I właśnie przez tą puszeczkę zawsze wraca na czas, bo ma taką rutynę. I zanim dostanie puszeczkę, to musi podać łapkę. Tak? tak. Mają taką podłogę tutaj w piwnicy, jak my mieliśmy, ale u nas teraz jest wszystko wykafelkowane. Ale tak było dokładnie. No i co? Jak się przekładam, ale jestem piękny. Ale jestem pięknym kotem. Taki piękny, taki miziak. Taki miziak. O, proszę bardzo. Już zaraz będzie gryzł. Ty dziadzie, ty mały. Ty dziadzie. No, trzeba chyba kuwetę ci zrobić, tak? Chyba tak. Jednemu to można kuwetę robić codziennie. Jak ja mam tyle, to wiecie, jest zawsze godzina albo dwie pracy. Staram się robić jak najczęściej. Za dużo nie zrobił. Widzę, że on chyba na dworze robi. Na dworze robisz? Chyba na dworze. A moje przychodzą specjalnie do domu niektóre robić. Tu jest jeszcze jedna taka kuweta, taka kosmiczna. Z takim piaskiem specjalnym, takim kryształowym. Może tutaj zrobił. Ale tu mi mówiły, żeby nie robić w tym. No nie wiem, zobaczymy. Nie śmierdzi nic. Tutaj ten pochłaniacz wody. Dzisiaj już go czyściłam. No jeszcze nie jest, tak jest do połowy. Ok, to zostawię, jutro go wyczyszczę. Jest wilgoć w powietrzu jak cholera. Klimatyzacja chodzi. Takie mamy piece. Też mają Lenox, tak jak i my. No ale wiecie, jak to zawsze w powietrzu, to lepiej ściągać w piwnicy wilgoci. U nas nie ma tak za bardzo wilgoci, ale kiedyś była, ale bardziej uszczelniliśmy. Pobawimy się? Cio? No, dawaj. Ciuk. Dawaj, dawaj. Piłeczkę. Ile ty masz tu zabawek, zobaczcie. Ile ten ma zabawek. Rozpieszczony dziad mały. No dobrze, no. On bardzo fajnie tutaj pazuruje właśnie ten stojak i nie pazuruje im w ogóle mebli. Więc one tak go uczą. Nie może na przykład skakiwać na blaty w kuchni. On wie. Tak. Co tu masz? Zobacz. Kto tak mu głowę oderwał temu miśkowi? Co, kokuniek? Ty kochany kotku. Ależ on jest piękny. Powiedzcie. Piękny, piękny, no. On był taki ostatni z całego miotu. Także on był jakiś przeceniony. Nie zapłacili za niego tyle tysięcy, ile normalnie płacą za takie koty. Także jesteś dyskontowy, nie? Aj, czemu mnie gryziesz? Czemu mnie gryziesz? Zobacz, jaki to dziad, no gryzie. Weźmy i gryzie. Patrz, patrzcie, bije. Jak ty możesz na mnie rękę podnosić? Ty dziadu. Masz fajną piłeczkę tu. Zobacz. Ale fajna, patrz. Koko. Super ta piłeczka jest. Poprzedni właściciele zrobili w całym domu takie podłogi. Bardzo fajne. Bo były oczywiście te stare, takie klepkowe. Parkiety. Twoje panie są w południowej Ameryce i tam głaszczą jakieś bezdomne koty. A ty tutaj siedzisz, dziubu. No co? Co powiesz? Ja go tu mam na dole zamykać, dlatego że nie chciały, żeby po domu całym... Dobra, zostajesz kocie na noc, a a ja idę do moich. Nie, nie wychodź tu, nie wychodź. Dam mu trochę tych smaczków jego. On ma takie specjalne, takie z wyższej półki, nie jakieś Temptations. Dobra, może później do ciebie przyjdę jeszcze tutaj wieczorem. Trzymaj się, bubu. Potrafię grać na pianinie, zobaczcie. Brawo dla Nity. No i to był cały mój talent muzyczny. Dlatego zrezygnowałam z pomaturalnej szkoły nauczycielskiej, bo trzeba było grać na pianinie. Ja no nie mam talentu niestety. No ale coś zagrałam. Kurczę, chyba będzie jakaś burza, bo jest tak, powiem wam, duszno. I zobaczcie te chmury. Na coś się zanosi. Muszę wstawić ten mój dywan do sypialni. Wzięłam sobie trochę tymianku. Uwielbiam świeży tymianek. No już niestety kwitną ostatnie lilie i muszę te pałąki powywalać. A tam widzę, że jest kardynałek, bo wystawiłam słonecznik. On ma bardzo taki specyficzny głos. No i zaraz będzie lało.